Myślę, że jest dobre losowanie, ale też nie ma co się cieszyć tym. Mecze trzeba wygrywać, my musimy pojechać i po prostu wygrać. Ja myślę, że grupa bardzo atrakcyjna. Chciałem zagrać z Argentyną. Nie wiem jak moi zawodnicy, ale Jacek Góralski kontra Messi to mogą być niezłe pojedynki. Pierwszy mecz jest zawsze najważniejszy w turnieju. Będziemy kończyć z Argentyną. Drugim meczem będzie Arabia Saudyjska. Na pewno ten kluczowy może być mecz z Meksykiem. Dlatego musimy się dobrze do niego przygotować. Nie widziałem Meksyku bardzo, bardzo dawno, ale trzeba będzie troszkę pojeździć za nimi, popatrzeć i jak najwięcej informacji zebrać. Mamy przeciwników tak naprawdę z całego świata. Pierwszy mecz z Meksykiem, 22, wiele powie, ale tak naprawdę jestem optymistą. 44 lata temu po meczu z Meksykiem w Argentynie na Mistrzostwach Świata, gdzie wygraliśmy 3-1, może być dobry mecz. My mamy Lewandowskiego, Argentyna ma Messiego, także myślę, że Robert więcej bramek strzeli, bynajmniej o jedno od Messiego. Stadiony są dobrze przygotowane, organizacja jest wyśmienita. Jak widzimy, hotele również. Pomijając oczywiście wszystkie aspekty, nazwijmy to takie typowo czysto ludzkie, no to jest kraj na pewno przygotowany na bardzo wysokim poziomie. Tak, stadiony są fantastyczne, hotele są fantastyczne. Mamy tu jakby pełne wsparcie i pełną bazę zweryfikowaną. Na pewno tu nie będzie ze strony organizatorów żadnych problemów. Od jutra, jak już wrócimy do Polski, zacznie się przygotowanie do tych meczów. Po drodze jeszcze mamy Ligę Narodów, także jest troszeczkę czasu, żeby się bardzo dobrze przygotować. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego losowania, bo będziemy grali z atrakcyjnymi zespołami. Może uda się jeszcze tuż przed mistrzostwami zagrać z kimś właśnie z Ameryki Południowej, czy być może tutaj z krajów arabskich, żeby troszeczkę poczuć tą piłkę inną niż europejska, ale zobaczymy, bo to na pewno nie będzie łatwe, bo tylko tydzień przygotowań i już drugiego dnia mistrzostw my już będziemy grali.